Co tam u pana Zbyszka? Jak pan sądzi, jak się potoczą dalsze jego losy? Kiedy? Powiem panu tak. Mam dwa źródła. Źródła związane z polskim wywiadem twierdzą mi, że pan Zbigniew jest zdrowy. Źródła moje krajowe twierdzą, że jest chory, ale nie tak bardzo, jak przedstawiają to w mediach. I tyle, że to jest po prostu sposób na uniknięcie odpowiedzialności. Myślę, że powołanie grupy biegłych doprowadzi do tego, żeby to ocenić, o ile będą w stanie znaleźć pana Zbigniewa, bo ja słyszałem, że pan Zbigniew po prostu nie przebywa w Polsce i krótko mówiąc, wcale nie zamierza się tam tutaj pojawiać.